Dzisiaj opowiem Wam oraz pokażę, w jaki sposób należy bezpiecznie poruszać się po drodze zarówno pieszo, jak i rowerem oraz jak bezpiecznie jeździć z rodzicami w samochodzie. Przechodzenie przez jezdnię i poruszanie się po drodze. Jesteśmy na drodze w mieście. Widzimy przejście dla pieszych oznakowane dla kierujących odpowiednim znakiem informacyjnym. To nasz bohater, Tomek. Zobaczcie, jak on zachowuje się na takim przejściu. Tomek nie upewnił się, czy nie nadjeżdżają samochody z lewej i z prawej strony. Ponadto zatrzymał się na przejściu, aby zapiąć bucik. Kierowca samochodu musiał gwałtownie hamować. To jest niebezpieczne.